Cześć! Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Jak możecie zobaczyć już po tytule, będzie to haul zakupowy, więc jeżeli jesteście ciekawi, co takiego ostatnio sobie kupiłam, to zapraszam Was do dalszego oglądania tego filmu. Kochani, mam tutaj kilka rzeczy, które ostatnio sobie kupiłam i będzie tutaj troszeczkę kosmetyków, troszkę chemii, ale nie tylko. Więc co? Już Wam pokazuję, co tutaj Wam przygotowałam, co takiego ostatnio kupiłam. I może zacznę tutaj od chemii, bo chemii mam dwie rzeczy. Będąc w Costco, kupiliśmy te kuleczki z Lenor. Powiem Wam, że uwielbiam te kulki. Ja je wsypuję sobie do tej przykrywki tutaj i nakrętki. Tak niecałą tą nakrętkę i wsypuję do bębna, a następnie wlewam płyn do szufladki i płyn do pukania. I powiem Wam, że pięknie pranie pachnie. Naprawdę cieszę się, że na nie trafiłam i cieszę się, że właśnie akurat ta wersja jest u nas na Islandii, bo jednak ta wersja niebieska najbardziej mi odpowiada w praniu. I drugą rzeczą z chemii, słuchajcie, trafiłam, jest u nas też również Lenor, ale to nie jest spray do prania czy pukania, jest to spray do prania, ale jest to, można powiedzieć, żelazko w sprayu. Widziałam na TikToku, jak dziewczyny pokazywały właśnie ten spray, że świetnie się sprawdza, będę musiała go wypróbować, bo powiem Wam, że często mam takie, szczególnie mój mąż ma takie koszulki, widzicie, nawet ja na tej bluzie mam to jabłuszko, gdzie no muszę uważać prasując, żeby po prostu nie przypiec sobie żelazkiem tego elementu, który mam tutaj na bluzie. Mój mąż ma kilka koszulek właśnie też z takimi, takie gumowe napisy ma, na przykład jak Hugo Boss koszulki, to takie gumowe napisy są Hugo Bossa i boję się, że nieraz gdzieś tam żelazkiem mu dotknę, wiecie, niespostrzeżenie i przysmażę mu tą, ten napis, wiecie, przypiekę to, tym żelazkiem. I właśnie pomyślałam, że taki spray sprawdzi się świetnie na przód, może nawet i na całą koszulkę. Będę chciała wypróbować. Widziałam, jak dziewczyny na wieszakach wieszają właśnie koszulki, spryskują tym płynem, później tylko tak rozciągają, ręką tak wiecie, przegładzą i koszulka wyprasowana, więc jestem bardzo ciekawa. Nieraz też przecież pościel czy prześcieradła, jak kładziemy, nie każdy lubi prasować pościel, nie oszukujmy się, czy prześcieradło. Fajnie położyć prześcieradło na łóżko, na materac, spsikać ręką, przegładzić i mamy prześcieradło wyprasowane czy pościel, więc będę próbowała. Ja wzięłam tą wersję, znaczy mój mąż kupował akurat, bo był w Costco, więc wziął tam te kuleczki i wziął tą wersję. Jeszcze była taka biała wersja, ale ja widziałam, jak dziewczyny stosowały tą, więc mówię, bierz, bo wiem, że sprawdzone. Nie wiem, jak ta biała wersja, więc nie mogę powiedzieć, ale tą na pewno będę testowała. No i jeszcze mąż dokupił worki na śmieci. Powiem Wam, że tych worków mi starcza na bardzo długo. Nie pamiętam, w którymś z moich vlogów Wam pokazywałam te worki. To może było, nie wiem, z pół roku temu. Naprawdę na bardzo długo wystarczają, są pojemne i one mają pojemności, już Wam powiem, 50 litrów. Idealnie na mój kubeł. Ja mam taki wysoki, duży kubeł, również z Costco. On jest elektryczny, że wiecie, ja sobie mogę ręką tylko machnąć i on mi się otwiera. I to jest bardzo wygodne, bo on stoi na zewnątrz, jak ja coś gotuję, a ręce, wiecie, są brudne, otwieraj tu szafkę, otwieraj kubeł, to tutaj ja tylko sobie ręką machnę, on mi się otwiera, bo on jest na taki sensor, otwiera mi się do góry i mogę sobie do niego śmieci wyrzucać, rewelacja. Nic z niego nie czuć, bo jest szczelnie zamknięty, stoi na zewnątrz, mi to nie przeszkadza, a fajnie wpisuje się w design mojej kuchni, więc te worki do tego kubła są idealne. Więc mój mąż zakupił takie worki i teraz przejdźmy może do kosmetyków. I tak, kupiłam sobie ponownie maskarę Telescopic. Jest to Extra Black. Powiem Wam, że
Tak ją polubiłam, tak się do niej przekonałam. Ja oczywiście nie zdradzam moich maskar z Essence, absolutnie, bo ta maskara idzie na pierwszą warstwę, zawsze ta maskara idzie na pierwszą warstwę, bo ona fajnie wydłuża rzęsy, fajnie je tak podkreśla, ale żeby pogrubić rzęsy, to używam właśnie maskar z Essence, czyli maskara z Essence idzie na drugą warstwę. Także to są moje takie dwa ulubione, takie dwa ulubieńcy z makijażu i powiem Wam, że ona nie ma, nie będę teraz otwierać, bo jeszcze mam na wykończeniu maskary, ale już sobie zakupiłam zapas, jakby mi tamta miała wyschnąć, a trudno jest dostać te maskary, nie w każdym u nas, nie w każdej aptece są, nie w każdej drogerii, więc mówię, biorę, póki jest. I wracając do tematu, ona nie ma szczoteczki, ona nie ma szczoteczki silikonowej i nie tej takiej, wiecie, zwykłej, tylko tu jest grzebyk. I ja myślałam, że na początku nie będę umiała się nią malować, bo nie lubiłam takiej formy właśnie grzebykowej maskar, ale powiem Wam, że tak za drugim razem, jak nią pomalowałam sobie rzęsy, mówię, kurczę, fajny efekt, fajnie wygląda na rzęsach i jak właśnie jeszcze do niej na drugą warstwę dokładam maskarę z Essence, to moje rzęsy są wtedy fajnie podkreślone, tak jak ja lubię, wydłużone dzięki tej maskarze, więc następny mój ulubieniec, powiem Wam, że to już jest chyba moje trzecie opakowanie, chyba tak, i non stop będę ją kupować, bo jako pierwsza warstwa sprawdza się świetnie na moich rzęsach, jest fajnie czarna, więc ona już od razu tutaj, jak Wam chyba w którymś z moich filmów Wam mówiłam, właśnie przy nasadzie rzęs, przy samej powiece fajnie podkreśla mocno czarno rzęsy, a później je wydłuża. Rewelacja. I kupiłam sobie, może tu pokażę, ale wiecie co, kurde, wiecie co, ja może zobaczę, jakoś za jasny mi się wydaje. Poczekajcie, ja sięgnę mój wcześniejszy róż. No i tak, i miałam rację. Przepraszam, kopnęłam kamerę. Słuchajcie, kupiłam sobie, nie wiem, czy będę mogła oddać, Maybelline Fit Me róż do policzków Peach 40. I zobaczcie, ja go kupiłam tutaj u nas w aptece. Zobaczcie ten kolor. Nie wiem, czy tutaj już mi właśnie kupiłam, bo już mi się zdenkował, połamał mi się dzisiaj. Zobaczcie. I porównajcie te dwa kolory. Ten jest 40 peach i ten jest 40 peach. No i o co tu chodzi? Ten tutaj ma nazwę Fit Me Blush. O! No i ładnie. Na szczęście nie zniszczyłam całkowicie. Troszkę się skruszył, może jakoś go naprawię. No dobra, ale wracając do tematu. A ten, zobaczcie. Jeszcze raz pokażę Wam oba. I oba są 40. I nie wiem, co zrobić. Powiem Wam, że ten tutaj. Już teraz się zastanawiam, gdzie go kupiłam. Ja myślałam, że go kupiłam tutaj na Islandii. No bo ten kolor jest, no peach, tutaj też jest peach, ale one się całkowicie od siebie różnią. I chyba pojadę do apteki. Dzisiaj już nie zdążę, ale może podjadę i po prostu wymienię na inny kolor. Powiem, wiecie co, nawet może wezmę ten, powiem, że wcześniej miałam ten i myślałam, że to jest ten sam kolor. Po prostu wzięłam tak na oko, no ale on jest totalnie jasny. Boję się zaryzykować, brać ten, używać ten, bo no całkowicie, no zobaczcie, no kurczę, nie jestem tutaj jakimś daltonistą, ale no naprawdę te kolory bardzo się od siebie różnią i byłam przekonana, że mam peach, no mam peach, tak, ale ten jest bardziej wpadający w róż, ten w taki blady, no nie wiem, no ale tak, kupiłam sobie róż, który teraz właśnie zauważyłam, że kolor jest nieodpowiedni. Na szczęście, że on mi nie spadł, bo jakby spadł, to bym już nie mogła oddać. A że jest tutaj, słuchajcie, oryginalnie, o poczekajcie, o, tutaj jest wszystko zaklejone, to bez problemu będę mogła oddać. Zresztą obsługiwał mnie szef apteki i mnie na pewno będzie pamiętał, więc nie ma problemu. Rachunek chyba też mam. Także no,
Zobaczymy, jeszcze się zastanowię. Może jeszcze przejrzę na YouTube kolory, jak dziewczyny używają ten, bo widzicie, dzisiaj mam właśnie peach, ale no ten wcześniejszy, jeszcze go tam udało mi się użyć i widzicie, ładnie wygląda na policzkach, więc nie wiem, jak będzie wyglądał tamten. Ja tak Wam zawsze proponowałam, peach, 40, mówiłam Wam o w makijażach, że go używam, a zobaczcie, jaka jest różnica w odcieniu i nie jestem pewna teraz, gdzie go kupiłam, bo na pewno nie tutaj. Albo go kupiłam w Szwajcarii, albo go kupiłam w Polsce. Więc no, jest duża różnica w kolorze. Dobrze, trudno, pomyślimy, co zrobimy. Ostatni kosmetyk, który sobie kupiłam i na który się bardzo cieszę, więc niedługo będzie test na moim kanale. Zrobimy sobie może jakiś taki fajny makijaż, bo to jest podkład, znaczy to nie jest podkład, to jest CC krem z IT Cosmetics. Uwielbiam te CC kremy. Ja mam jeszcze medium, w kolorze medium, ale inną wersję. I jeszcze tam był tan. Taki, wiecie, ten tan używałam, jak byłam naprawdę latem już tak mocniej opalona. Ten wzięłam, słuchajcie, najjaśniejszy. Ja byłam w szoku, jak go brałam, bo pani mi go oczywiście testowała na ręce, no bo byłam w makijażu, to nie miałam jak przetestować. Ale na ręce odcienie był Light Fair. To był taki bardziej wpadający... w żółty czy w różowy, już nie pamiętam. Light medium był bardziej taki chyba różowy, więc nie odpowiadały w ogóle do mojej skóry, jedynie ten. I ten fajnie wyglądał, bo go rozprowadziłam sobie na dłoni, mówię, fajnie wygląda, nawet jak kupiłam za jasny, to zawsze sobie mogę moją paletką brązującą dodać kolor, czy puderkiem, prawda, czy bronzerem. Nie ma problemu, lepiej kupić za jasny, pasujący odcieniem do skóry, jak za ciemny, lub niepasujący odcień skóry. I mam tutaj właśnie w odcieniu Fair i to jest ten taki nawilżający Illumination. Powiem Wam, jak rozsmarowałam go na ręce, tak pięknie się mienił. A wiecie, na lato właśnie takie rozświetlające podkłady fajnie wyglądają na twarzy. Ja lubię, jak moja twarz jest rozświetlona. Wydaje mi się, że wygląda młodziej. Dlatego właśnie sięgam najczęściej właśnie po takie rozświetlające produkty i kupiłam sobie właśnie ten podkład CC krem, ale wypowiem Wam, że CC krem, ale on jest lepszy nieraz jak niektóre podkłady, więc na pewno będzie test na moim kanale. I słuchajcie, rządzę dzisiaj. Skusiłam się jeszcze na Batiste, bo powiem Wam, że nie używam go często, nie używam, ale są takie sytuacje, że nieraz zobaczę, jak ta moja grzywka, bo ostatnio, wiecie, ścięłam tą grzywkę i nieraz mi się zdarza ją dotykać. Ja dzisiaj mam głowę, widzicie? Dzisiaj mam głowę, ale byłam na wietrze i tak jakoś wiatr mi włosy troszkę rozwiał i już te włosy są takie, nie wiem, jakieś, nie wiem, może za dużo dałam odżywki dzisiaj, za dużo przytrzymałam, tak mi się wydaje. Tak patrzę, wiecie, w podgląd, może w kamerze to wygląda dobrze, no ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, że widzę, że ta moja grzyweczka jest troszkę jednak od rąk, nie to, że wiecie, mam brudną głowę, tylko od rąk, od dotykania, lekko tam widzę już przetłuszczenie, więc ten Batiste, najczęściej sięgam właśnie po taki, idzie mi z pomocą, tylko tutaj sobie nieraz na przodzie, no jak potrzebuję, wiecie, jak nagła sytuacja, to właśnie suchy szampon na takie sytuacje używam, więc wzięłam sobie tą wersję i słuchajcie, może Wy byliście też ze mną, ale nie tym razem, byliśmy z mężem w Elko. Jest to taki sklep, widzieliście już go na pewno nieraz na moich filmach, ale oczywiście nowi widzowie mogą nie wiedzieć, o czym mówię. Jest to sklep z gospodarstwem domowym, AGD, telewizory, różny sprzęt, tak? Do domu i wszystko. Więc mąż tam zajechał, bo chciał koniecznie kupić sobie nowe słuchawki. Wcześniejsze słuchawki gdzieś zgubił, a mój mąż nie lubi słuchawek bezprzewodowych. Tych oryginalnych iPhone'owskich w ogóle nie, bo mu wypadają z uszu. On musi mieć odpowiednie słuchawki, bo się denerwuje, że mu wypadają z ucha. I wziął sobie, słuchajcie, już miał podobną wersję, ale te są troszeczkę nowsze. I wziął sobie słuchawki na kablu z tej serii i właśnie takie czerwone. I on do tych słuchawek, oczywiście tu jest takie wejście,
To nie jest wejście iPhone'owskie, więc on do tych słuchawek musi też mieć, jak to się mówi, przedłużkę, czy... No taki wiecie, że ten kabel wkłada w jedną część, a druga część wchodzi w iPhone'a, w wejście do iPhone'a. Taki właśnie przełącznik, nie, przedłużka to jest chyba, no nieważne, taki kabelek dodatkowy musi mieć, ale tam to ma, więc zdecydował się na te słuchawki, były też tamte słuchawki, które miał wcześniej, tamte słuchawki w zeszłym roku gdzieś zgubił, nie wie gdzie, może wyjmował coś z kieszeni, a je nosił często w kieszeni i wypadły mu i się bardzo zdenerwował, bo bardzo je lubiał i najlepiej mu się sprawdzały. Ja mam te oryginalne słuchawki z iPhone'a, one mi się sprawdzają świetnie, nic mi nie wypada, w uchu się trzymają idealnie, są połączone z zegarkiem, są połączone z telefonem, więc nie mam problemu. Także mój mąż woli takie, więc wziął sobie takie i one chyba kosztowały jakoś 6000 coś koron. Nie tanie, ale porządne. Właśnie mąż siedzi i na nich słucha teraz sobie na YouTubie swoje filmy, które lubi i mówi, że rewelacyjnie przez nie słychać, fajnie utrzymują się, fajnie trzymają się w uchu, także jest zadowolony z ich zakupu. Także taki zakup i słuchajcie, jeszcze w Elko kupiłam sobie nową wagę. Powiem Wam, że bardzo mi się spodobał design tej wagi i to jest firma Bauer. Już ją otworzymy. I powiem Wam, że była niedroga. Ona kosztowała chyba niecałe 3000 lub 3000, a moją wagę przechwycił mój syn. Jak urodziła się moja wnusia, potrzebował jej tam chyba odmierzać mleczko, tak, jakoś tam na gramy musiał odmierzać jej mleko i już ją przechwycił, nie oddał, więc mówię, kurczę, nie mam wagi, mam wagę w Thermomixie, ale wiecie, nie zawsze jest, po prostu nie zawsze chce mi się wyjmować Thermomix, żeby coś odmierzać na jego wadze, więc mówię do męża, kurde, przydałaby mi się nowa waga, a mój mąż od razu, słuchajcie, chwycił z półki, mówi, bierzemy, bo ty będziesz się zaraz zastanawiała 10 lat zanim kupisz, więc to mąż mi kupił tą wagę, tak on od razu decyzję podejmuje, ja to jestem taka, że a może nie tą, może tamtą, a zobacz, ta jeszcze ma malinki, a czy to jest ważne, czy ma malinki, czy ma taki design, po prostu to jest ta sama waga, bierzemy tą, ta ci się pierwsza spodobała, bierzemy, no tak, dobrze, że mój mąż nieraz za mnie decyzję podejmuje, bo ja jestem w tym naprawdę ciężka, ciężko mi wychodzi szybkie podejmowanie decyzji, także cieszę się, że mąż podjął decyzję i właśnie taką wagę kupiliśmy. Fajna, podręczna, malutka, nieduża. Będę mogła sobie ją trzymać w szufladzie, w kuchni i jak będę chciała coś po prostu sobie zważyć, to tak nieraz bywa, wiecie, coś trzeba zważyć, cukier czy coś, wiecie, jak się coś piecze, a nie piecze się tego w Thermomixie, to fajnie. Też się zastanawiam, czy czasem nie zastosować sobie takiej, słuchajcie, dietki, na której właśnie się waży produkty, bo byłam kiedyś na takiej diecie i tam właśnie ważyło się pewne produkty, więc zobaczymy. Waga na pewno w domu się przyda, także nowa waga do domu zawitała. Także kochani, to byłoby na tyle. Takie zakupy ostatnio poczyniłam. Dużo tego nie było, ale powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa tych płynów do prasowania, więc na pewno Wam dam w któryś z moich vlogów znać, co o nich sądzę i czy faktycznie są dobre. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, to bardzo proszę Was o kciuka w górę. Na komentarze czekam jak zwykle, także piszcie komentarze, a ja żegnam się z Wami. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa! When I blame you for the things that weigh me down.